Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. Jutro, w niedzielę 2 kwietnia, minie 18 lat od dnia, kiedy święty Jan Paweł II odszedł do domu Ojca. Ponownie myślami będziemy wracali do chwil, gdy wpatrywaliśmy się w okna Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Plac świętego Piotra wypełniony był po brzegi, a kilkadziesiąt stacji telewizyjnych transmitowało modlitwę w intencji naszego papieża. W Rzymie na placu świętego Piotra oczywiście ludzi jest najwięcej, ale nikt oprócz tych, którzy byli najbliżej Jana Pawła II, nie mógł zauważyć, jak na trzecie piętro Pałacu Apostolskiego wleciał anioł pański i łagodnym szeptem zaprosił Ojca Świętego do siebie. Wiadomość o śmierci papieża ogłosił arcybiskup Leonardo Sandri. Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie. Te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za Nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i te chwile oddaję w ręce Matki mojego Mistrza. Totus tuus. W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności. Przez całe swoje życie święty Jan Paweł II, idąc przez świat, głosił, że nic nie jest nam bardziej potrzebne niż Boże miłosierdzie. To w nim człowiek znajduje ukojenie wszystkich lęków i odnajduje nadzieję. Święty Jan Paweł II nie bez powodu nazywany jest papieżem miłosierdzia. Święta siostra Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia. To ona doprowadziła do powstania wizerunku Jezusa Miłosiernego. To jej Pan Jezus podyktował koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz wielką tajemnicę ukrytą w trzech słowach – Jezu, ufam Tobie. Z tą właśnie tajemnicą związane było całe życie Jana Pawła II. Swoją posługą Jan Paweł II dawał osobiste świadectwo miłosierdzia. Był przy chorych, cierpiących, umierających. Był także w więzieniu. Przyszedł do człowieka, który w 64. rocznicę pierwszego objawienia się Matki Bożej w Fatimie oddał do niego strzał. Przyszedł do Ali Akczy i przebaczył. Jan Paweł II wskazywał, że jedyną drogą do tego, aby nie zostać zniewolonym, zniszczonym,
pognębionym jest zwrócenie się do Boga, który człowieka podnosi. Jan Paweł II przez cały swój długi pontyfikat przypominał nam wszystkim, jak bardzo współczesny świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na różnych bowiem miejscach cierpi człowiek i woła o człowieka. Potrzebuje jego obecności, potrzebuje jego pomocy. Jakże ważna jest ta obecność ludzkiego serca i ludzkiej solidarności. Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biedny. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Jeszcze jako metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Karol Wojtyła przyczynił się do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego siostry Faustyny Kowalskiej. Później już jako papież najpierw ją beatyfikował, a później kanonizował. Kolejnym etapem rozniecania iskry Bożego Miłosierdzia było ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego. Konsekrował bazylikę w Łagiewnikach, a w 2002 roku dokonał uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Jan Paweł II i Boże Miłosierdzie, któremu zawierzył. Odszedł 2 kwietnia 2005 roku na oczach całego świata. Odszedł w noc Bożego Miłosierdzia. A teraz zmieniamy temat. Pan Michał Kasprzak, przewodniczący Rady Dyrektorów Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza, przedstawi Państwu co nowego w naszej instytucji finansowej. W naszej polskiej Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza zawsze planujemy Twoją przyszłość finansową. Nazywam się Michał Kasprzak i jako przewodniczący Rady Dyrektorów chcę powiedzieć o tym, jak przemienia się nasza Credit Union, aby zapewnić Państwa przyszłość finansową już dziś. Po zakończeniu II wojny światowej dwaj liderzy naszej Polonii w Kanadzie, ojciec Michael Smith i ojciec Stanley Puchniak, ojcowie oblaci, postanowili wesprzeć swoich parafian, tworząc instytucję finansową, która zaspokoiłaby ich potrzeby. I od 78 lat Credit Union pozostaje niezłomnym, niezawodnym i integralnym filarem naszej Polonii w Kanadzie, a ojcowie oblaci pozostają naszym kluczowym partnerem. Nawet gdy przychodzą zmiany, zawsze trzymamy się właśnie tej wizji, tej misji i tych wartości. Również gdy przechodzimy transformację i stawiamy czoła kolejnym wymaganiom i zmianom, nadal zachowujemy to dziedzictwo oraz więź z naszą Polonią. W 2022 roku nasza Credit Union wsparła ponad 30 polonijnych wydarzeń i inicjatyw na łączną kwotę wsparcia przekraczającą $300,000. Jesteśmy jednym z kluczowych sponsorów dużych imprez, takich jak Dni Polskie w Toronto i w Mississaudze. Festiwal folkloru polskiego, który odbył się już po raz 5, jest w całości organizowany przez Credit Union. Co roku wspieramy pielgrzymów idących do Midland. W minionym roku zainicjowaliśmy festiwal Be with the Credit Union, aby uświadomić, jak ważne są pszczoły dla naszego środowiska. Wspieramy młodzież poprzez stypendia, organizacje, w tym harcerskie, oraz inicjatywy parafialne, takie jak pielgrzymki na Światowe Dni Młodzieży. W tym roku obchodzimy też 35-lecie Polish Studio, które swoją ofertą programową łączy i informuje naszą całą Polonię. Zdajemy sobie sprawę, że nasza Credit Union jest czymś więcej niż tylko instytucją finansową dla naszych członków. Dbamy o naszą wspólnotę i wierzymy, że możemy przyczynić się do ważnych inicjatyw, wspierając jej rozwój i nasze wspólne dziedzictwo. Dlatego nasza wyjątkowa obsługa wychodzi daleko poza drzwi naszych oddziałów. Wszyscy, od pracowników i ich rodzin, po kierownictwo i radę dyrektorów, ochotniczo oddają czas na wolontariat, aby służyć naszej polskiej wspólnocie. Zawsze jestem pod wrażeniem, gdy widzę, jak pracownicy poświęcają swój czas na zaangażowanie się w inicjatywach polonijnych, sponsorowanych przez naszą Credit Union.
chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami zmianami, które musimy wprowadzić, aby się rozwijać i przekształcać dla lepszej przyszłości dla Was, naszych szanownych członków i dla naszej polskiej wspólnoty. Na początku lat 80. w Ontario istniało 1280 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Na dzień dzisiejszy pozostaje tylko 59. Nasza Credit Union jest jedną z najbardziej udanych przykładów w sektorze, osiągając ponad 500 000 000 aktywów i wykazując doskonałe wyniki i bardzo dobry wzrost w ciągu ostatniej dekady. Aby zapewnić wzrost i dobrobyt w tym wysoce konkurencyjnym sektorze finansowym, musimy skutecznie reagować na rosnące wymagania regulacyjne. Przez ostatnie parę lat wymogi regulacyjne znacznie się zmieniły. Rząd Ontario wprowadził nową wersję ustawy Credit Unions and Cassae Populaire Act. W tym samym czasie Urząd Regulacji Usług Finansowych w Ontario, FSRA, wdrożył nowe reguły oparte na zasadach i ukierunkowane na wyniki. Wszystkie nowe zasady mają na celu modernizację i wzmocnienie sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych poprzez ustanowienie nowych wymogów dotyczących zarządzania ryzykiem i innych operacji, aby lepiej dostosować się do standardów międzynarodowych. Niektóre z nich obejmują zasady dobrej praktyki biznesowej i finansowej, zasady dotyczące wymogów kapitałowych, zasady dotyczące wymogów w zakresie płynności oraz rynkowy kodeks postępowania. W rezultacie wszystkie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym nasza Credit Union, muszą zmienić swój statut, czyli bylaw number one, aby dostosować się do wszystkich nowych przepisów i wymóg. Te przemiany uczynią nas silniejszymi i przygotują nas na przyszłość, aby zapewnić większą przejrzystość, wydajność i integralność naszych przepisów, procedur i zarządzania, a jednocześnie zapewnić, że pozostaniemy związani z naszym dziedzictwem i wspólnotą polonijną. W ciągu ostatniego roku współpracowaliśmy z prawnikami i ekspertami branżowymi, aby wprowadzić zmiany we wszystkich naszych przepisach, a zwłaszcza właśnie w naszym statucie Credit Union Bylaw pierwsze, które jest najważniejszym dokumentem naszej instytucji, ponieważ określa wszystkie kluczowe obszary zarządzania. Będziemy głosować nad przyjęciem nowej wersji naszego statutu na kolejnym walnym zebraniu w kwietniu. Przed walnym zebraniem kopie nowego statutu Credit Union zostaną udostępnione w oddziałach oraz w internecie za pośrednictwem naszej głównej strony internetowej. Myśląc o naszej wspólnej przyszłości finansowej, ważne jest, abyśmy usłyszeli od Was. Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące Bylaw 1, proszę skontaktujcie się z nami za pośrednictwem działu obsługi klienta lub na e-mail podany na ekranie. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie.
Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Chcielibyśmy powrócić do zorganizowanego przez Katolickie Radio Rodzina 26. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Religijnej, który odbył się w 2015 roku w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. Posłuchajmy występów laureatów konkursu i pieśni wykonanej przez gościa specjalnego festiwalu, brata Alessandro, franciszkanina z Asyżu, któremu towarzyszy Kinga Mitrowska oraz chór Quo Vadis i zespół Camerata pod dyrekcją Krzysztofa Jędrysika. Relację przygotował Zbigniew Żerański z Katolickiego Radia Rodzina. Serdecznie witamy na 26. Festiwalu Piosenki Religijnej Mississauga 2015. Your hosts this evening are Renata Skawina and Sławek Zinkiewicz. W kategorii grup dziecięcych jury przyznało nagrodę zespołowi Nazaretańskie Nutki z parafii Matki Boskiej Królowej Polski ze Scarborough. Zmarty są Pani, żyje dziś, las dnia śmieje noc. Nie umrę, nie, lecz będę żył, Pan okazał swą moc. Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przed nią wejść. Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest Jego łaska. Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku. In the category of adult soloist, jury awarded the prize to Karolina Podolak from St. Maximilian Kolbe Church. In the category of children's soloist, jury awarded the prize to a 12-year-old Marek Wójtowicz from St. Gabriel Church in Burlington. I know who goes before me, I know who stands behind, the God of angel armies is always by my side, the one who reigns forever, he is a friend of mine, the God. Category of adult duet, jury awarded the prize to Tania Crow and Maria Kowalczyk. Nada, 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 nada.
nothing, nothing frightening you. All things, all things are passing. God alone is enough. Thank you very much, Tania and Maria. God bless. Tania and Maria, gorące brawa. In the category of adult group, jury awarded an honorable mention in the adult category to the group Cantate Deo from Windsor, Ontario. You hear me when I call. You are my morning song. Though darkness fills the night, and gentlemen, this year the jury awarded the Grand Prix to the duet Ania Wójcik and Ania Leszońska. Gorące brawa! We would like to invite to the stage Father Marian Gill, Provincial of the Missionary Oblates of Mary Immaculate Assumption Province and the founder of the Festival of Religious Song, to present the winners with the Grand Prize. Specjalną nagrodę ufundowała firma Mycolagen Colway International. Dziękujemy pięknie. Gratulacje. Jesus, that I
Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga, dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Przedstawimy Państwu prelekcję znakomitego malarza i grafika Leszka Wyczółkowskiego, który co dwa tygodnie prezentuje twórczość polskich malarzy przełomu XIX i XX wieku w historii sztuki nazwanego okresem Młodej Polski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, słonecznie i kolorowo. Dzisiaj przybliżę Państwu twórczość pejzażową naszych znakomitych artystów okresu Młodej Polski, gdzie tematem przewodnim była wiosna. To pora roku, w której natura budzi się z zimowego letargu. Dni są dłuższe i słoneczne, a przyroda wabi nas świeżością kolorów. Artyści nie są obojętni na taką aurę. Widać to w kolorycie i atmosferze pracy. Nasz wielki symbolista Jacek Malczewski przedstawia wiosenną porę jako element wzbogacający wyraz jego symboliki. Wizerunek wiosennej aury jest tłem lub partnerem w ekspresji przekazu. Wiosenny pejzaż staje się niezwykle ważny w symbolice Jacka Malczewskiego. Czujemy radość i zadumę w przedstawianych obrazach. Thanatos to obraz o silnej dramaturgii, gdzie Malczewski dla kontrastu sceny ukazuje kwitnące bzy, symbol wiosny. Wiosna, krajobraz z Tobiaszem, to nowatorska kompozycja na ówczesne czasy. Ukazuje nam pejzaż wczesnej wiosny, przedstawiony w bardzo oszczędnym kolorycie, o bardzo zgeometryzowanej kompozycji. Mój ulubiony. Innym moim ulubionym obrazem autorstwa znakomitego pejzażysty Juliana Fałata jest wczesna wiosna. Topniejące śniegi odchodzącej zimy ukazują brunatną ziemię, której jeszcze nie zazieleniła wiosna. Tu widać wpływy japońskiej estetyki, dążenie do prostoty i syntezy form natury. W pejzażu z Bystrej Fałat potraktował pejzaż górski bardziej ekspresyjnie, gdzie formy chmur są nierozerwalnie związane z formami ziemi. Stefan Filipkiewicz to pejzażysta ukazujący majestat polskich Tatr. Odwilż w Tatrach to zwiastun zbliżającej się wiosny. Śnieg jeszcze widnieje w wyższych partiach gór. Wiosna w Tatrach. Tu artysta ukazuje głęboką perspektywę gór i odsłonę potęgi wiosny w soczystych zieleniach sosnowych lasów.
Wielu artystów w swych wiosennych obrazach dla zwiększenia dramaturgii kompozycji zestawiali jasne płaszczyzny z ciemnymi fragmentami przyrody, grając jednocześnie ciepłą i zimną kolorystyką. Przykładem takim jest wieś Okniawy. W jasnej palecie z podziałami na ciepłe i zimne tony, ukazany z lotu ptaka w swobodnej i wybalansowanej kompozycji. W przedwiośniu Stanisław Kamocki ukazuje nam drzewa, które rozpościerają swe gałęzie, gotowe na powitanie nowych liści, a na horyzoncie Tatry, jeszcze spowite upartą zimą. Wiośnie artysta przedstawia drzewa, które są w dialogu z własnymi cieniami i tworzą jakby sieć okalającą cały pejzaż, a wszystko ukazane w bardzo kontrastowym świetle. Kwiaty przed chatą to odsłona wiosny w pełni euforii kolorytu. Tu Kamocki posłużył się impresjonizmem, tak adekwatnym do tej radosnej pory roku. Impresjonistyczny na wskroś jest Słońce majowe Józefa Mehofera. Ten krakowski artysta ukazuje uroki wiosny w bardzo symboliczny sposób. Wiosna panuje w ogrodzie, ale również gości we wnętrzach naszych domów, a tym samym rozwesela nasze codzienne życie. Wojciech Weiss, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ukazuje nam sad w pełni wiosennego uroku. Luźno, szkicowo malowany, ukazuje sad w radosnej atmosferze. Również bardzo wiosenny jest pejzaż tatrzański, malowany szerokimi pociągnięciami pędzla w pięknej harmonii kompozycji i koloru. Czujemy atmosferę świeżości i radości. Władysław Ślewiński ukazuje nam Wisłę w leniwym jej biegu, otoczoną spokojnym, wiosennym pejzażem, bardzo subtelnie malowany. Bardziej słoneczny i kolorowy jest Morze wiosną. Bardzo ciekawie artysta zestawia jasne zielenie z czerwienią. To wybrzeża Francji. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie. Będzie również poświęcone tematyce wiosennej. Do miłego! Witam Państwa ponownie z miejsca, które nieomylnie wskazuje, że kilka kolejnych minut naszego programu poświęcone będzie kulturze. Na początek dobra wiadomość. Otóż 26 grafik z kolekcji Jakoba Kabruna, które figurowały w bazie strat wojennych, trafiło z powrotem do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Losy tych grafik, które dziś prezentowane są w Muzeum Narodowym, pozostawały nieznane od zakończenia II wojny światowej aż do początku bieżącego roku, kiedy to dzięki ich właścicielowi, panu Piotrowi Molendzie, trafiły do muzeum do oceny merytorycznej. Po zapoznaniu się z pochodzeniem obiektów podjął on natychmiastową decyzję o ich bezwarunkowym przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa. Zbiór rycin należących do Jakoba Kabruna, przechowywany w jego dawnym domu przy ulicy Długiej, obejmował pracę czołowych artystów szkół niderlandzkiej, niemieckiej, włoskiej i francuskiej, zarówno dawnych mistrzów, jak i twórców współczesnych Kabrunowi. Warto dodać, że Jakob Kabrun, gdański kupiec, kolekcjoner i bibliofil, był postacią nadzwyczajną i stanowiącą fundament tamtejszego Muzeum Narodowego. Jako kupiec zbudował on bardzo dużą fortunę, którą przekuwał we wspaniałe zbiory artystyczne. Udało mu się zebrać około 350 obrazów, około 2000 akwarel i odręcznych rysunków dawnych mistrzów europejskich i około 10 tysięcy prac graficznych ze złotego wieku grafiki europejskiej. Zbiory te zostały przekazane jako legat gdańszczanom. Vertigo, zawrót głowy. Jeden z najsłynniejszych filmów Alfreda Hitchcocka doczeka się nowej wersji. Zrealizuje ją studio Paramount Pictures, które odpowiadało za dystrybucję tego filmu 65 lat temu. Słynna wytwórnia filmowa nabyła od spadkobierców Hitchcocka prawa do realizacji nowej wersji jednego z najbardziej cenionych dzieł w dorobku mistrza kryminału. Gwiazdą produkcji najprawdopodobniej zostanie Robert Downey Jr., który prowadzi w tej sprawie zaawansowane rozmowy z szefami studia. Scenariusz ma napisać rozchwytywany obecnie Steven Knight, twórca bijącego rekordy popularności serialu Peaky Blinders oraz kostiumowego serialu BBC Great Expectations z Olivią Colman w roli głównej.
Robert Downey Jr. ma wcielić się w postać Johna Scottiego Fergusona, którego w oryginalnym filmie zagrał James Stewart. Fabuła Zawrotu głowy koncentruje się na cierpiącym na lęk wysokości byłym funkcjonariuszu policji, który w wyniku traumatycznego zdarzenia z przeszłości porzucił służbę i został prywatnym detektywem. Na prośbę przyjaciela bohater zaczyna śledzić jego żonę, aby ustalić powody niepokojącego zachowania kobiety. Fascynacja tajemniczą nieznajomą szybko przeradza się u niego w obsesję na jej punkcie. Dzieło Alfreda Hitchcocka weszło w skład Narodowej Listy Filmów budujących dziedzictwo kulturowe USA, które przechowywane są w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. Święty to tytuł najnowszej polskiej premiery filmowej. Jest to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia śledztwa dotyczącego brawurowej kradzieży rzeźby świętego Wojciecha z Katedry Gnieźnieńskiej. Akcja filmu dzieje się wiosną 1986 roku. Porucznik Milicji Obywatelskiej zostaje przydzielony do najtrudniejszej sprawy, z jaką do tej pory musiał zmierzyć się w swojej karierze. 20 marca 1986 roku ukradziono z Katedry Gnieźnieńskiej symbol kultu, wykutą w srebrze figurę świętego Wojciecha z barokowego relikwiarza. Porucznik milicji, któremu powierzono tę sprawę, nawiązuje współpracę z duchownymi gospodarzami katedry. Obu stronom zależy na odzyskaniu rzeźby, ale współpraca jest trudna, bo stosunki kościoła i państwa nigdy dotąd nie były tak napięte. Kradzieży dokonano niecałe 2 lata po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. W trakcie śledztwa rozgrywają się 3 równoważne wątki. Film w reżyserii Sebastiana Butnego to subiektywny obraz przebiegu sensacyjnego wydarzenia z przeszłości, który pomaga współczesnemu widzowi zrozumieć, że wciąż żyjemy w tym samym kraju, w którym choć istnieją wielkie podziały, to jeszcze więcej nas łączy. Czy można odwrócić czas, pamiętać do przodu, czy też zatrzymać wspomnienia? Na te pytania odpowiada najnowsza premiera Teatru Narodowego w Warszawie. W sali Wojciecha Bogusławskiego Teatru Narodowego w Warszawie powstało przedstawienie na motywach słynnych powieści Luisa Karola, Przygody Alicji w Krainie Czarów oraz o tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra w przekładzie Macieja Słomczyńskiego. Minęło wiele dziesiątków lat od chwili ukazania się przygód Alicji w druku, nim zaczęto rozumieć, że jest to nie tylko wspaniała bajka dla dzieci, ale także arcydzieło opisu działania ludzkiej podświadomości. Jest to zapewne jedyny wypadek w dziejach piśmiennictwa, gdzie jeden tekst zawiera 2 zupełnie różne książki. Jedną dla dzieci i drugą dla dorosłych. Podążając za autorem powieści, reżyser przedstawienia Sławomir Narloch bada różne koncepcje świata. Testuje względność czasu i przestrzeni. Kluczowe role odgrywają tu pamięć i czas. Odwieczne pragnienie powrotu do świata dzieciństwa, do osobistych, głęboko skrywanych doświadczeń i wspomnień, których siła może zaskakiwać. W szalonym, scenicznym świecie wielkiego widowiska z wieloosobową obsadą, śpiewem, tańcem, muzyką wykonywaną na żywo podążamy za bohaterami, odkrywamy ich tajemnice i paradoksy. A w tej fascynującej, wyczarowanej rzeczywistości jest miejsce na wszystko. Absurdalny humor, na nostalgię, a także na poznanie piękna niedorzeczności, w której na dodatek każdy na własną rękę może poszukać rozwiązania słynnej zagadki. I z tego bajkowego świata przeniesiemy się teraz do świata sportu, o którym opowie Państwu Irmina Sommers. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy!
Drukarnia Nova Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę. Kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Ostatnia część programu będzie ponownie w nieco lżejszym nastroju. Obejrzyjmy skecz kabaretu Hrabi zatytułowany Rozmowa telefoniczna z mężem. Proszę Państwa, ostatnio na scenach pojawił się stand-up. No i wielu się zastanawia, czym właściwie stand-up różni się od monologu. Ta niewiedza niektórych strasznie wkuł. To znaczy w monologu żaw, w stand-upie rwia. Także to jest pierwsza różnica, a druga jest taka. Nam się wydaje, że właściwie różnica polega na tym, że w stand-upie nie kreuje się postaci, która podbiega do pianina, odbiera telefon i rozmawia z mężem. Halo? Ale kochanie, prosiłam, żebyś nie dzwonił, bo jestem w pracy. No, przecież się umawialiśmy, że sobie poradzisz z dzieckiem, sam powiedziałeś, że sobie poradzisz, że mam jechać spokojnie, mam się nie martwić. No to jak masz pytanie, to pytaj, no oczywiście. Nie zabrałam za sobą Marcinka. Czekaj, Marcinek zaginął? A nie, no to mów wyraźnie. Nie zabrałam za sobą ręcznika. Ja mam tutaj. No ale jak ty nie masz ręczników? Przecież mamy cały dom ręczników. Ale jak zużyłeś wszystkie. Kąpałeś się, tak? Aha, i zalałeś sąsiadów. Nad nami. Aha, i wycierałeś sufit, rozumiem. No to teraz musisz te ręczniki wszystkie, tak, musisz je wszystkie wyprać. Oczywiście, że tak. Idź prać. Nie nad rzekę! Jaką rzekę, chłopie? Idź do łazienki, tam jest nasza pralka. Zweź się, nie kłóć, mamy pralkę. Zwariowałeś? Oczywiście, że mamy pralkę. Mamy pralkę, to jest to białe pudło, na którym kładziesz gazety. Proszę cię, przecież dostaliśmy ją w prezencie ślubnym. Co ty, durny, nie pamiętasz? 8 lat temu. Braliśmy ślub. Przecież pamiętasz, to wtedy miałeś stłuczkę, jak uciekałeś. No, to oczywiście, że to. Idź, proszę cię, idź do łazienki, idź, zobacz to pudło. Mhm. Tak, ja wiem, jak okręt podwodny, tak. Ja też się z tego śmiałam, bardzo dawno. Miałam 8 lat, jak się z tego śmiałam. Masz 40, no spoko. Kiedyś trzeba. Dobrze, to teraz te drzwiczki musisz otworzyć, a otwarte, dobra. Nawrzucaj tam ręczników, zamknij i nastaw program drugi. I co tam? Jakie na dobre i na złe? Jakie na dobre i na złe? Bardzo cię proszę, wyłącz telewizor, chłopie. Wracaj do pralki. Aha, dobra, jak nie zacząłeś prać, dorzuć jeszcze śpioszki Marcinka, dobra? Nie budź go! Proszę cię, weź wczorajsze śpioszki. No jak nie ma wczorajszych? To co, Marcinek od wczoraj tych samych? Ale pampersa mu zmieniałeś. Jak to, gdzie Marcinek ma pampersa? Proszę cię, spójrz na Marcinka i powiedz, którą część ciała ma najbardziej pękatą. To tam jest pampers, wyobraź sobie. Tam jest pampers, wyobraź sobie. Tak. Jezu, nie przebijaj tego niczym. Nie. Oczywiście to się usuwa. No, to się usuwa. Tam są takie rzepy. Dobrze, bardzo dobrze rozumiesz. Odczepiłeś te rzepy. Nie bój się, wszystko będzie dobrze. Odchyl tę przednią część. Halo? Halo, co to za rzężenie? A, wymiotujesz. Kurde, aż tak jest ciężko? No ale mówiłam, żebyś mu codziennie zmieniał. No przecież po parę razy, chłopie, no jak od wczoraj. Nie, kochanie, nie. Moja mama nie będzie jechała 300 kilometrów, żeby zmienić pampersa wnukowi. Jak to coś stoi na przeszkodzie?
gówno. Proszę podejść do Marcinka. Przestań ryczeć! Przestań płakać, poradzisz sobie. No przecież podejść do niej. No jak? No to nie oddychaj! Przez chwilę możesz nie oddychać. Się chwali, że 2 minuty pod kołdrą bez oddychania wytrzyma. Może chociaż minutę. Dobra, to, no to nie patrz na... No to nie... Zrób to po omacku. Trochę. Dobra, no to sobie wyobraź, że jesteś Riggs z zabójczej broni, okej? Okay? Tak? Że jesteś Riggs z zabójczej broni. Mój... Oj, mój... My hero. Mój bohaterze, I love you, baby. Że, wyobraź sobie, że masz przed sobą bombę śmierdzionośną. I możesz uratować nasze osiedle. Teraz bardzo cię proszę, kochanie, podnieś pupkę Marcinka i wysuń materiał wybuchowy, tak żeby nie wyciekł. Czy tam się nie wysypał? Nie wiem, jaka jest sytuacja. Mieszana. Okej, teraz bardzo proszę, bardzo nie denerwuj się, delikatnie wysuń materiał, zawin pampersa i biegnij z tym do kuchni. Biegnij z tym do kuchni i wyrzuć do kosza. Bardzo dobrze. Teraz wróć do Marcinka i wytrzymuj pupkę mokrą ściereczką, dobrze? I będzie. Jak to nie ma Marcinka? Ty coś ty wyrzucił do kosza! W imieniu Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II Krys Korwin-Kuczyński zaprasza na obchody Dnia Świętego Jana Pawła II w Kanadzie, które odbędą się w niedzielę 2 kwietnia. O godzinie 8 rano sprawowane będą msze święte w parafiach Świętego Kazimierza w Toronto i Świętego Eugeniusza de Mazeno w Brampton, a o godzinie 11 w parafii Świętego Maksymiliana Kolbe w Mississaudze. Po mszach świętych nastąpi złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem naszego papieża. O godzinie 2 po południu na Nathan Phillips Square przy Ratuszu Torontońskim odbędzie się uroczyste wciągnięcie na maszt flagi Watykanu. Po więcej informacji prosimy o kontakt z Krysem Korwinem-Kuczyńskim pod podanym numerem telefonu. Z okazji obchodów Dnia Jana Pawła II w Kanadzie, Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Toronto zaprasza na program słowno-muzyczny Lunch ze Świętym Janem Pawłem II jutro, w niedzielę 2 kwietnia o godzinie 14 w Domu Polskim przy 4 Solidarność Place w Hamilton. Informacje i bilety pod podanymi na ekranie numerem telefonu i stronie internetowej. Konferencja Polskich Księży zaprasza na doroczną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski w Wilnie na ontaryjskich Kaszubach z okazji Święta Bożego Miłosierdzia w sobotę 15 kwietnia. Program pielgrzymki. O godzinie 11.30 różaniec. O godzinie 12.00 uroczysta msza święta koncelebrowana, podczas której homilię wygłosi misjonarz z Polski ojciec Sławomir Dworak, oblat Marii Niepokalanej. A o godzinie 13.00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Autobusy odjadą z parafii świętego Kazimierza w Toronto, świętego Maksymiliana Kolbe w Mississaudze i świętego Eugeniusza de Mazeno w Brampton. Będzie można skorzystać także z autobusu rodziny Radia Maryja. Serdecznie zapraszamy. Rodzina Radia Maryja zaprasza na bankiet wielkanocny w niedzielę 23 kwietnia o godzinie 13 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississaudze. Msza święta w kościele świętego Maksymiliana Kolbe o godzinie 11. W programie bankietu świąteczny obiad przygotowany przez mistrza Jana Gromadę, spotkanie z gośćmi z Polski i USA oraz koncert z okazji 30-lecia Święcej Kapłańskich ojca Jacka Cydzika, w którym wystąpi znakomita śpiewaczka Julia Frodyma. Informacje i bilety u pani Joanny Strzeżek pod podanym na ekranie numerem telefonu. Federacja Polek w Kanadzie, ogniwo numer 8 w Ottawie, organizuje 38. konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży, który odbędzie się w niedzielę 23 kwietnia o godzinie 15 w Domu Polskim SPK przy 379 Waverly Street. Zgłoszenia do 22 kwietnia u pani Ewy Zadarnowskiej pod podanymi numerem telefonu i adresem e-mailowym. Parafia Świętego Kazimierza w Toronto zaprasza na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, która odbędzie się w dniach od 15 do 22 listopada tego roku. W czasie tygodniowej pielgrzymki odwiedzimy wszystkie najważniejsze święte miejsca, po których kroczył i gdzie żył Pan Jezus. Pielgrzymka to przede wszystkim spotkania z Panem Bogiem w odczytywanym Piśmie Świętym i Słowie Bożym. Będziemy spotykać Go w czasie Eucharystii oraz modlitwy. I to jest głównym celem pielgrzymowania. Czas spędzony w Ziemi Świętej jest najpiękniejszym spotkaniem z Chrystusem.
Po bliższe informacje oraz zapisy prosimy o kontakt z Biurem Podróży Polimex pod podanym na ekranie numerem telefonu. Dom seniora Wawel Villa, mieszczący się przy 880 Clarkson Road w Mississadze, zatrudni opiekunki personalne oraz pielęgniarki. Znajomość języków polskiego i angielskiego nie jest warunkiem do przyjęcia kandydatów, natomiast jest polecana. Zainteresowani pracą w domu seniora Wawel Villa proszeni są o przesłanie swego resume na podany adres e-mailowy. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod podanym numerem telefonu. Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza poszukuje kasjerów do oddziałów w metropolii torontońskiej. Praca na pół etatu wymaga na znajomość obsługi komputerów oraz języków polskiego i angielskiego. Podanie o pracę wraz z załączonym resume prosimy przesłać do oddziału kadr na podany adres e-mailowy. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu programu naszej Credit Union. Żegnając się, życzę Państwu udanego weekendu oraz dużo zdrowia. Do zobaczenia.